Hej, cześć, siema na wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Dark Souls 3. Chciałem zobaczyć, czy jest kolejna jakaś animacja, jak mam tą broń dwuręcznie, no ale niestety nie zrobimy tak jak stróż od Juani z tym kołkiem. Przed tobą wspaniały widok. We shall see. Dobra, tego nie sprawdzę. Co jeszcze? Wspaniały widok. Wspaniały widok. O, nice! Już w Irytylu jesteśmy! Pięknie! No, ej, ale tutaj... No, rację miał te wiadomości, widok naprawdę zajebisty. O, i tam chyba Norlondo. Już się powoli... Znaczy, dobra. Tak, faktem to całe to jest Norlondo, tylko jakby to są pewnie te jego niższe jakieś części, a to, po czym chodziliśmy w Idence, to jest tam właśnie w górze. O, może to jest tam? Kurde. Co to jest za miejsce, kurde? Tylko, może, ej, ty, może to są książęce archiwa? Maybe? Oj, co, ognicho, jak miło. Dobra, no odpoczywać nie muszę, bo dopiero co zacząłem odcinek, więc... Nie ma się co martwić. Dobra, mamy most i tutaj. Tu. To jest pusto. O kurde, aż dziwne. Przed tobą wspaniały widok. Sprint. Czemu sprint? Jeśli chcesz przejść, musisz przynieść lalkę. A kurde, proszę, ale lalkę mamy. What the? Znowu to! God damn it. Dobra, bier kurde, łogi. What? Jakim cudem to biło tak mało? Czy to bije tak mało? Wiki to... chaos w tym razie. O kurde, proszę, chaos bardziej. No, nie wierzę, że mi jeszcze trafił. No nie wmówicie mi, że to jest takie słabe kurde w tej części. Okej, okay, dobra. Jednak bije mocno, tylko musi faktycznie trafić. I prawda oko Pontifika. Za niego dostaliśmy. Lewe sobie schowałem, tak jakby co. Wzmacnia ataki przy dłuższych natarciach. Jeden z rozdawanych rycerzom przez Pontifika stylowania pierścieni. Wzmacnia ataki przy dłuższych natarciach. Wpatrujący się w tę czarną kulę rycerze wciąga wir śmiertelnej walki i przemieniają się w oszalałe bestie. Nic dziwnego, że Pontyfik przydziela te pierścienie tylko oddziałom wyruszającym na obce ziemię. Okej, okay, ta reszta to było chyba to samo, co było w poprzednim pierścieniu. Ale kurde, skoro wyciągnęliśmy to z tej bestii, powiedzmy, no to może właśnie przez noszenie tych pierścieni oni się w to przemieniają. Koś jedząc od momentu akurat zyskana. A kurde. Mam taką barierę. Pewnie jakbym nie pokonał biskup w głębi, no to bym nie mógł tutaj przejść dalej. No ale na szczęście ich pokonałem, więc przejdźmy do net sobie. Usiądę za darmo, zregeneruję wszyściutko. O, kępa oszczędnego mchu. Się może przydać tutaj, myślę. Jak to się nazywa? Centralny Irytyl. Okej. Okay. Czy też może to chodzić? O, dobra. Prawie na pewno da się chodzić, skoro są tam przedmioty. Tylko jeśli da się faktycznie zejść, no to pytanie jak? O, okay. Tu mogę zejść. Tylko jak się dostać w tamtą stronę? To jest dobre pytanie. Tu... jaszczurka. Kurde, marzenie świętej głowy, żeby to było, kurde, pewnie. Zniszczenia przeturlaniem się. Dobra. Eksplorujmy zatem. Tylko może zamiast tej. Zamiast tego dziabnę sobie mech. Tylko nie wiem, czy wziąć sobie owoc mchu, czy może wziąć sobie lepiej ten oszroniony mech. Bo to ogólnie spowalnia zamarzanie i leczy odmrożenia. To daje ogólne buffy. Może weźmy sobie na razie ten mech oszroniony.
Zobaczymy, jak pójdzie. A tutaj coś jest. Dusza zmęczonego wojownika. Okej. Okay. Coś nowego. Okej, okay, to jest kurde dziwne. Myślałem, że to jest inny gracz, ale to nie może być inny gracz. Co to jest jakieś widmo? Gdzie ono idzie, kurde? A, okej, okay, tak... Zniknęło, tak po prostu. Super. Jakby nie ma bata, że to był inny gracz, kurde. No proszę, niby lód? Ale oprócz lodu też mrok. Na glebę złapie swoje. Kurde, ale patrzcie, jakie mam dupnięcie, nie? Czy to jest skrót? Jedno dupnięcia zajechało mi dość... no, sporą ilość życia. Kolejna dusza zmęczonego wojaka. Z tej strony nic. Dobra, idziemy dalej. Tu jest przejście i tam jest przejście. Wow, serio? Przeżył to? Dupni. No ej, kurwa, serio! To jest jeszcze babka, mi się wydaje. Albo raczej coś, co z niej zostało. Kurwa, nie wierzę po prostu. Chociaż w sumie błędem jest może to, że nie mam tego. Że tego pierścienia nie noszę, który wzmacnia piromancję. Może teraz to będzie one-shotowało. Co to jest za duch, kurde? To mnie dalej ciekawi. Oj, tej tu nie ma. A, bo jest tu. No, pięknie, teraz one-shotuję jak powinien. Okej. Okay. Mocno tarczę. Nic się. Duży odłamek. No dobra, to niestety się nie zniszczy. Ej, kurde, czuję się jakbym znowu chodził po Elum Lois, nie? A to głównie tylko przez te zimowe klimaty. Okej, okay, tutaj co? Nie czeka cię skok. Aha, że o to pewnie chodziło, że tak nie wskoczę. No dobra. Raczej tego nie planował, bo bym się tylko odbił od ściany. Niewidzialnej. Okay, mamy takie coś. Czym ty jesteś? Pewnie to jakieś popielone zwłoki, ale w jakimś pafie. O, rozkwitający zielony pąk i dusza, duża nie, chyba nieznanego podróżnika tam była, gdzie dobrze widziałem? Jezu, co jednak się na kartę? Okej, dobra. Fair enough. No ale niestety moja piromancja jest potężniejsza. Dobra, tutaj wyrzuciłem sobie ten. Wyrzuciłem sobie... grze chaosu, bo to jest niestety... lubię to zaklęcie i ono jest dobre na obszary, ale ma jeden podstawowy błąd, czy błąd, jedną rzecz, która mi się nie podoba. Mianowicie strasznie łatwo da się przerwać jego ładowanie. Działa mocno na niekorzyść tego zdjęcia. Kurde. O, come on. Claymore, dzierżył jeden. Tutaj jest co? A tu cię ma! Co to był za spell, kurde? Bo nie powiem, bardzo fajnie.
Mam koster z Izalith na wymianę. To już się skończyło. Ale w sumie może zdołam tam tą mgłę rzucić. Nie. O, a nie, dobra, okej. Zdołem ją postawić, to najważniejsze. A ten zdołał mnie dupnąć. Dobra, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Użyjmy żaru, żeby się podleczyć. Weź się! No. Dobra, to skoro nie da się go załatwić w taki sposób, to spróbuję go ustrzelić z błyskawic. Może na bliższym dystansie. Okej, się tam nawet. Jezu, czemu ten pistol po prostu tak nie wyznaczył? Brawo! Spam jeszcze! Lubię to, naprawdę! Zwiedź mi łuk, bo mi zaraz szlak trafi. Raz. Dobra, to było trochę przejęcie. Ej, jaki to ma bliźnik, kurde, na mnie! Z kostura wezmę sobie łuk. Czy trafię prosto w głowę? No, prawie. Dobra, jeszcze raz. I jeszcze raz. No i ładnie. 2000 jest prawie wart w tym przeciwniku. O, i dziękuję za oddanie mi Estusa, którego na ciebie zużyłem. Że chyba dwa Estusy, żeby się uporać z tym. Chociaż, dobra, skoro mam takie zaklęcia trochę średnio pomocne na kostur, to zostajemy przy tym łuku jednak. Wrócę sobie do tego miecza. To się średnio dało. Jedyna rzecz, która mnie naprawdę... zbroj rycerza pontyfika, miło. Coś jeszcze, czy... Nie wydawało mi się. Żałuję tego, że właśnie błyskawice nie robią jakichś większych obrażeń. Jeszcze, kto wie, może to zależy od zaklęcia. Migocząc tani. Odeją! O, shit! Ej! Ej, to jest cwane. Nie myślałem, że to się zniszczy, to kurde iluzja! Ej, dobra, zostawiłem wiadomość w takim razie. Dobra. Chyba spójrzmy tak, przed tobą. Tutaj więc. Spróbuj. Congratulations. Nigdy to by przeżyć, nie? Nie. W pojęciach? Też nie. W atrybutach wątpię. Części ciała. Geografia. O, akcja. Więc spróbuj przewrót. A przed tobą. I to powinno być w obiektach. Kurna, sam dole akurat. Przed tobą iluzja, więc spróbuj przewrót. I... dajmy jeszcze gest, właśnie wskazania przed siebie. Okay, jak to wygląda? No, centralne wskazanie na iluzję, podoba mi się. O, jeszcze odzyskałem jedną popielną i jedną zwykłą. To mi się nawet podoba. Dużo danych tytanitu. Pierwszy! Zmultiplikowałem sobie grudki i poulepszałem tam co nieco. Nogowice rycerza. Super. Druga część setu. Z czterech. Ale nie za dużo. Coś jak wiadomo, i tak na razie korzystam właśnie z tego setu stróży w otchłani. I no, póki co raczej się to nie zmieni. Tu jakieś grubcio. To nie jest. Tak, tu będzie skrócik. A to jest skrót tylko dla mnie, tak na początek, nic więcej.
Dobra, no, zawalczmy. Kurde, nie zdarza się podnieść nawet, lubię to. O, podgryzanie Doris! Co, jakaś lepsza wersja? Gałąź wiedźmy od drzewa, bo samo podgryzanie mogę kupić jako cud. Tylko jeszcze nie teraz. Zobaczmy. Najpierw ten kostur. Katalizator magii zrobiony z gałęzi wiedźmo drzewa. Katalizatorów z wiedźmo drzewa tradycyjnie używa się na dalekiej północy. Pozwalają one na szybsze rzucanie czarów niż zwykłe katalizatory i monotonny zaśpiew to już znamy. Kostur z izalitu. A ty właśnie, kurde, bo chyba nie ten. Chyba nie przeczytałem opisu, bo znalazłem to w poprzednim odcinku, ale nie przeczytałem opisu. Katalizator pochodzący z epoki, w której chaos i piromancja jeszcze nie istniały. Miał być używany przez wiedźmy z izalit. Zrodzone z płomienia chaosu wiedźmy są zarówno czarodziejkami, jak i kapłankami. Sprawia to, że katalizator ten zwiększa ich wiarę i moc czarnej magii. Rozumiem, czarna magia to magia mroku, czy na przykład magia chaosu? Nie, dobra, nie, fair enough. Magia chaosu to jest po prostu piromancja. To jest po prostu płomień chaosu, dalej jest to piromancja. Więc... no, przydałoby się sprawdzić, czy ten kostur potrafi dupnąć jakimś fajnym mrocznym czarem. Albo może inaczej, nie tyle czy potrafi, bo na pewno potrafi, tylko z jaką skutecznością. Bo kto wie, może to byłoby teraz fajne właśnie używać mrocznych czarów. Choć niestety to jest drobny problem, bo nie mam ich tylu, co na przykład w dwójce, gdzie de facto praktycznie co chwilę przełączałem się na strzelanie mrocznymi sferami. Bo tutaj to mam niestety dostęp tylko i wyłącznie póki co to do samonaprowadzającej strzały mroku, powiedzmy. To jest wszystko. Tutaj coś mamy. Kolejny duży odłamek. Okej. Okay. Fakt, są tam jakieś jeszcze mroczne cuda, no ale to nie jest jakieś mega wielkie. Znaczy, no nie liczę oczywiście tych cudów, których po prostu jeszcze nie wykupiłem, bo tego to mi ciężko powiedzieć, jakby to było skuteczne. A właśnie, może a propos tego cudu. Bo bym teraz, kurde, zapomniał. O tym zaklęciu. Podgryzanie Doris przyzywa duży, kąsający rój insektów. Okej, okay, czyli tam był po prostu rój insektów, a tu jest duży rój. Cud autorstwa obłąkanej ewangelistki Doris przyzywa duży rój kąsających insektów. Ci, którzy zbyt długo balansują na krawędzi głębin, często tracą grunt pod nogami. Doris bez wątpienia unurzała się w tym mroku, upojona jego przeraźliwą naturą. A, i warto też powiedzieć, głębiny, a otchłań, to nie jest to samo. To może wyglądać podobnie, bo jakby są jakby podobne zaklęcia, w sensie tu i tu jest mrok. Ale to nie są to nie jest dokładnie to samo miejsce. Otchłań dalej jest otchłanią, a głębiny to jest jakby otchłań, trochę jakby zmodyfikowana nieczłowieczeństwem, tak jakąś magią, coś tam. To bardziej są wyjaśnione w przypadku Eldritcha i jak będę robił materiał o właśnie... lorowy, to myślę, że tam to wytłumaczę bardziej, bo tak na sucho ciężko mi to stwierdzić. Musiałem sobie zebrać informacje. Dusza zmęczonego bojaka. O, czołem. No i kurde, musiał spojrzeć w górę, co? No i to było ostatnie, co zobaczył w swoim życiu. Dobra. Dusza zmęczonego bojaka. Dobra. God damn you! Dobra, ej, 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 do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Jak to by on tupnęło bez końca? Jestem ciekaw. Ej, no to już jest jakiś żart. Już mnie nawet nie widział. No nie także. Błyskawica i auto. Auto, zboże. Nie grasz w rolę, człowieku. Błyskawice i jeden cios i to ją łączy tu, ja? Okej. Okay. O, rękawice rycerza pontyfika, świetnie. Jeszcze brakuje mi hełmu albo czegoś po prostu na głowę. Jedne mają proszę. Już bosik? Nie powiem, byłoby to najciekawe. Chociaż wolałbym nie walczyć teraz z bossem, skoro walczyłem z bossem w poprzednim materiale.
Ja też nie mam się co dziwić, jak mam tak zbuffowaną postać, no to... To być logiczne, że będę o wiele szybciej przemierzał te lokacje niż inni gracze. Uuu, klejnot błyskawic, proszę! Kolejny klejnot, który jest nowy! Znaczy, dobra, nowy to tak pośrednio, bo był klejnot zaklinający pod na błyskawice w dwójce, ale... Nice, bardzo dobra wiadomość. Ale jakby jest nowy dla mnie w tej części, bo go jeszcze tutaj nie znalazłem. Zobaczmy, jak on się prezentuje. A i chciałem zakręcić sobie jakąś broń na broń chaosu, ale nie byłem w stanie. Więc zakładam, że będzie to działało tak, że na przykład będę miał ognistą broń na maksimum i wtedy będę mógł zakręcić tę maksymalnie ulepszoną ognistą broń w broń chaosu, tak jak to było właśnie w jedynce. Czyli pewnie teraz na przykład będzie tak, że klejnot głębin wykorzystam, żeby ulepszyć. Jak będzie maksymalnie głębinowa broń, to wtedy będę mógł zrobić z niej broń mroku. I na przykład pewnie też, jak będzie maksymalnie poświęcona, to wtedy będę mógł zrobić broń błyskawic. Chociaż akurat z tym strzelam, bo to może akurat być odrębne. Ale zobaczmy opis. Klejnot z przekształconego tytanitu, znajdowany na dawnych terenach polowań na smoki, używany przez zaklinanie do tworzenia broni błyskawic. Broń błyskawic zadaje obrażenia od błyskawic, a ich moc zależy od wiary. Okej. Co się kryje za iluzją? Szponiasty pierścień magii! Ej, kurde, te szponiaste pierścienie lubiłem w poprzedniej części. Jak to wygląda z tym w tej? W ogóle ani razu nie użyłem jeszcze tego mchu, co jest aż dziwne. Chociaż w sumie nie nabił mi tu jeszcze żaden na tyle mrozu, żebym chciał tego użyć. Zobaczmy tutaj. Wzmacnia ataki magiczne, lecz zmniejsza absorpcję obrażeń. No, to jest takie 50-50, no ale nie użyłem póki co ataków magicznych, takich stricte, więc raczej nie będę tego używał. No póki co, zobaczmy co będzie później. Szponiasty pierścień magii. Pierścień ze ściskającą niebieski kamień dłoń. Wzmacnia ataki magiczne, lecz zmniejsza redukcję obrażeń. Stare londorskie podanie mówi, że ze szponiastych pierścieni dosięga upadłych na duchu, których w innym wypadku pochłonęłaby rozpacz. Proszę, czyli szponiaste pierścienie pochodzą z Londonu. Ciekawe. Kurde, musimy dobrać jakąś mapę i zobaczyć, gdzie w sumie na przykład w czasach jedynki i dwójki mieści się Londor. Okay, kolejny skrót. Ej, test. Mogę ich tak zabić? Najbardziej. Oni mogą mnie też trafić. Okay, rozumiem, że ja mogę zrobić tym, ale to... To się oczywiście odbije, a on sam może po prostu walnąć mi przez ścianę. Czy w przypadku tego przez po prostu bramkę. Także, aha. Jedno wielkie aha. Taki comment na tylko na to. Jak mam wyjść po to? Bo to nie jest iluzja. A, dobra, muszę zeskoczyć z góry. Spoko. Czy to jest dalsze przejście? No nie. Tutaj jak zeskoczę, to... się chyba cofnę. No tak, chyba tak. Zobaczmy, tutaj po prostu idę w prawo i ląduję znowu... Tak, znowu tutaj. No dobra. Jak wejść na górę? A, tu są schody, dobra. A nie, wróć, przecież tu jest to. To wait a minute, czekaj. Bo stąd przyszedłem. Jak ja mam iść dalej? Nie mam tu jakieś kurde z tych schodów schowanych? Może tu? trochę teraz, jakbym trafił, to bym się w sumie aż śmiał. No. Tutaj coś? Nie. Wygląda ciekawie. Ciekawe, czy to jest jeden z tych arcybiskupów z Katedry Głębin. McDonald czy Boroisa to zabiliśmy właśnie w katedrze. Ciekawe, co by to był właśnie. Zatypiasz. Dobra, tutaj. No tu jestem w punkcie wyjścia. No, tutaj jak zeskoczyłem do tego rycerza... Chyba, to tam na razie niewiele zrobię. Zobaczmy, co się kryje z tej strony. Uuu, ognicho! Nice! Lubię to. Dobra, tutaj pusto. Tu przejście. Dobra, dla bezpieczeństwa najpierw rozpalmy ogni...
Dobra, jak mi się coś przewidziało, nie? Myślałem, że ktoś stoi. Ale nie. O, Henry. Siema. Dobra, spalmy ognie. To ja chcę już odpocząć. Może lepiej, nie? Przed tobą szczęście. No, jak mam się hajpnąć, no to może tak. Siema. Oh, I thought it might be you. Good to see you. I never managed to find Horace. But my duty must be done, even alone. As an unkindled Lord Seeker. For the children I knew, bless their souls. We all have our reasons, don't we? Please, take this. Recompense for my foolish request. And also a token of protection. May the flames guide your way. O, pierścień złego oka. Też spoko pierścionek. Ah. You are brave indeed. To face your duty alone. I would do well to learn from you. May the flames guide your way. No i geścik. Spoko. Ah, I would make... To już się powtarza. Kurde... Dobra, nie będę ukrywał. Czytałem trochę, jak jej wątek poprowadzić do końca w sposób dobry i ponoć gdzieś tutaj kryje się zabójca. Bądź zabójczyni, nie jestem pewien. Po prostu było asasyn. O, dowód otrzymania umowy. Okej. Okay. Kolejny przemysł do przymierza. Tym razem do Mrocznego Księżyca. Dobra, zanim pójdziemy dalej w tę stronę, to cofnę się tam i zobaczę. Jestem ciekaw, gdzie właśnie będzie ten cały asasyn, czy tam asasynka. Uwaga, że na atak wymagane odparcie. Co? To któryś z posągów? O! Okej, okay, to było na YOLO! Myślę, że to będzie ten! No siema! O, my... You are... But... I'm afraid we require more time. As long as it takes a dark droplet to fall. That is all. Ah... Gracious Lord. Co, to jest ten zabójca? Oh, but as Okej, no nic nie gada. Kurde, teraz to jestem trochę w kropce. No, kurde, i teraz nie wiem. Bo to jest właściwie pielgrzym, nie? Czy tam pielgrzymka raczej, bo to jest kobieta. Słychać, że to jest kobieta. Że to jest kobieta. Kurde, mam nadzieję, że nie zepsuję sobie tego wątku. YOLO! Kameleon. Dobra, mam naprawdę było powiedziane, żeby zabić zabójcę i mam naprawdę nadzieję, że to była ona, bo jak to nie była ona, to se właśnie spieprzę kolejny wątek. Jednym już był wątek tej, może nie Sinistry. No tej babki, która chciała, tej babki rycerz. Ta nic nie powie na to. Mam nadzieję, że to faktycznie była ta zabójczyni. Nie zepsułem teraz wątku. Choć niestety troszeczkę mnie to akurat teraz zmartwiło, że wezwała właśnie Jurię. Super. Okej, no ale przynajmniej zbadałem wszystko. Dobra, no to skoro zmierzamy na nowe tereny, odpocznijmy w takim razie. Okej, okay, Henry, o dziwo, dalej tu jest. Kościół Jorszki! Proszę. Jorszka, to dobrze wiemy, kto jest. No, wiedzą ci, którzy oglądali mój materiał, między innymi o Ornsteinie. Znaczy, wróć, po prostu o Ornsteinie, bo tam o tym wspominałem. Dobra, najpierw ten przedmiot, czyli uszko.
Dowód, że błękitny strażnik pokonał mrocznego ducha. Skurczone, pozbawione krwi ucho, zabrane na pamiątkę pokonanego O, dziękuję. Pokonania winnego, tylko szkoda, że teraz. Rycerze zwani ostrzami mrocznego księżyca karzą skalanych winą bluźnierców przeciw bogom i odbierają im uszy na dowód swojego zwycięstwa. Ciała winowajców pozostają w miejscu śmierci, by służyć za ostrzeżenie dla pozostałych, budząc zarówno strach, jak i szacunek wobec bogów. Takie jest wieczne rozporządzenie mrocznego słońca, czyli Gwendolina. Bo to właśnie jest tytuł samego Gwendolina. Gwendolin, mroczne słońce. Dobra, tutaj te dwie piromancje, których na razie nie jestem w stanie się, znaczy nikomu oddać, bo nie mam w kaplicy mistrzyni piromancji. I tutaj mamy kameleona. Zaginione zaklęcie z Ulasil, krainy starodawnego złotego czarodziejstwa. Przemienia rzucającego w coś pozornie niegroźnego. Formuła ta nie jest owocem naukowych badań, lecz wynikiem dowcipu pewnej dziewczyny, która szukała towarzystwa zmęczona samotnością, jaka panuje w lasach o zmierzchu. Okej. A właśnie, tak z ciekawości, która wiadomość została oceniona? O, ta tutaj, z tą iluzją. Spoko. To co nad tobą, więc nie poddawaj się. Okej, rozumiem, że jest tam coś ważnego. Tak. Ściana mgły, jasne. Dobra, czyli to jest pewnie jakiś skrót, mi się wydaje, gdzieś z góry. Dobra, zobaczymy, co się tutaj kryje. Okej, tu mamy ciało. Lista rycerzy. Dowód rycerzy Mrocznego Księżyca. Przedmiot do gry sieciowej. Spis rycerzy Mrocznego Księżyca, którzy służyli od czasów dawnych królów. Aby zobaczyć listę rycerzy, członków jednego w Mroczną Tajemnicą Zakonu Elitarnych Wojowników. Użyj, oczywiście. Zobaczmy. Pobieranie spisu. Wkład. No dobra. Ranka rycerza 1. 10 tysięcy. Ciekaw jestem, czy zdobyli to tak, jak ja bym to zdobył, czyli po prostu... pomnażając te dowody, czy faktycznie tyle tego nas pełnili? Nose. Krąca dusza. Łożysz ty! Ej, on tu był wcześniej. Tutaj nie słyszałem, jak biegł. Przed tobą mroczny duch. Serio? Do domu. Przed tobą przemysł, który to za tobą. No widzę, zauważyłem. Właśnie. Fragment kości nieumarłego. I like it. Okej. Okay. I za uniknące dusze. No gdzie tam roczny duch wielce? Czy coś się zepsuło, czy... Czy może to jest mroczny duch, który jest powiązany do... Boże, Ciris! O Jezu, teraz imię przypomniałem. Ciris, bo tam coś czytałem, że muszę, że jakbym chciał, jakbym dobrze poprowadził jej wątek, czytaj, nie przyłączył się do palców Rosarii. Zobaczcie, ty tutaj byś niewidzialny. Ciekawe. Jakbym się nie przyłączył do palców Rosarii, to mógłbym właśnie zaatakować jakiegoś, pomóc jej w otwarciu mrocznego ducha. Czyli chyba tutaj by teraz wtedy on mnie zaatakował. Kukris sztuk 8. Tutaj zardzewiała za to meta. Leżeć i nie wstawać najlepiej. O kurde, ja bym się nie zdziwił, jakby to była kolejna iluzja. Wymagane pochodnia. No to wymagane, to bym się kłócił, nie? Ale na pewno będzie to bardzo klimatyczne. Więc może zamiast płomienia piromancji weźmy sobie pochodnie. Kurde, pochodźmy z nią tak, bo to wygląda super. Dobra, chyba tylko fakt, że jestem blisko, jakby je nie umiem się wysłowić, Jesus. Uaktywnia. Że tak powiem, więc zobaczmy, jak to wygląda. To zające. No ale na szczęście.
zginął od strzała. To jest plus. O kurde, mnie na plecy jakiś wszedł, nie zauważyłem. Krwawy klejnot, proszę. Kolejny nowy klejnot. W tej grze, bo już krwawy klejnot w dwójce się pojawił. Weź się ode mnie, człowieku. Od stosunku, człowieku. Znaczy, czymś, co kiedyś nim było. To już, to w sumie to, czym oni teraz są, ciężko nazwać już człowiekiem. Ja nie wiem, czy to jest pusty nawet. To wygląda jak ożywieniec. Wyjmę sobie buteleczkę. Zobaczmy, co jest na drabajnie. Znaczy, wróć na drabajnie, co się kryje na górze. Gdzie drabajna prowadzi. Okej, okay, tam jest typ... O, to jest przedmiot, kurde. Rabele są na szczęście szerokie. Kamień pokutny. Więc nie muszę się jakoś mega martwić, że spadnę albo coś. Choć nie mogę też tego negować, bo zawsze jak dostanę w mordę, no to faktem i tak zlecę na dół. To jest strasznie to pusto. Myślałem, że coś tu będzie schowane. No, nie licząc tego kamienia oczywiście. Kurde, ja w ogóle bym jeszcze wyżej niż ten. Niż sądziłem, że jestem. Co jest tu? Niebieska pigułka z robaka. Kolejny typ martwy. Jeszcze coś chyba tu gdzieś widziałem? Za przedmiot, tak mi się wydaje? Czy to było tam? Było tutaj. A nie, to z typa zostało. Kolejny krwawy klejnot. Właśnie, a propos. Kurde, tego nie sprawdziłem tego. Zobaczmy. Zaklnij, by stworzyć broń krwawą. Klejnot z przekształconego tytanitu wypijany przez niewolników Irytylu. Broń taka... krwawa broń powoduje u przeciwnika krwawienie. Najskuteczniejszy w przypadku broni ostrej i ćwiekowanej. No, wiadomo. Buffuje od razu... Buffuje już jakby zdolność, w cudzysłowie, wrodzoną w broń. Czy tam naturalną? Może jak to określić, kurde? To jest dobre pytanie. Gadaliśmy się wzajemnie, ale mnie też tak nie zabolało. Co jest tutaj? No, poza tym, że wyjście. Dobra, no mam cofkę do ogniska w razie czego, więc skoczmy. Jak we śnie. A, proszę, to jest to miejsce. O, aha. Okej, dobra, czyli finalnie jestem w punkcie wyjścia. No spoko, dobra, tu mogę zeskoczyć. Albo mogę iść tutaj. O, okej, ten drugi to był... To się akurat sam nawinął pod ostrze. Dobra, nie oczekuję tego jakiegoś ogniska, nie? Ale... Dobra, to jest ten zestaw. Co to za jakiś krzykacz, kurde? Japa! Kolejny krwawy klejnot. Dobra, ja nie wiem, czy ta pochodnia faktycznie go oświetla, czy nie? Atak z wyskoku. Co to jest? Nie wiem, czy chcę wiedzieć tak naprawdę. Dokładnie, co to jest. Dokładnie. Dobra, mogę zejść tam, mogę zeskoczyć, tak? No jak mogę zeskoczyć, zadać damage większy, no to czemu by nie? Tylko właśnie muszę się rozpędzić. Co? Widzieliście to? To był pająk jakiś przygięty wielki. Pierścień ofiary. Pilnowany. Uważaj na wrogi stwór. No to pewnie chodziło o tego pająka. Czy cokolwiek by to nie było. Ja cię sunę. Ej, ale to było naprawdę dziwne. Zielony pąk.
Dobra, no kurde, jak już jestem tutaj, to przeeksplorujmy to dalej. Ile? Jezu, 40 minut już minęło! Ja się pytam, kiedy? Dlaczego się tak dlaczego nie czuję w ogóle upływu czasu przy Souls-like'ach? W ogóle przy Souls-ach. Za dobrze się bawię przy tych grach. Tam kolejny item. Kolejne pająki. Zresztą to jest faktycznie martwy. Ten? Nie. Jezu, aż mi dreszcz przeszedł. To jest najlepszy sposób na sprawdzenie, czy to są martwe, nie machać miecza, tylko walnicie elektrycznością pod siebie. To jest faktycznie martwe. Wielkie leczenie! Okej. Okay. Może alternatywa dla ciepła, w końcu. Wielkie leczenie. Wspaniały cud dostępny jedynie dla wyższych kapłańskich kast. Przywraca duże ilości zdrowia rzucającemu i osobom w okolicy. Tylko kilku wybrańców nauczyło się recytować ten epos w całości, ale za to nie ominęła ich godna tego wysiłku nagroda. No, to leczenie jest naprawdę mocne. W jedynce wystarczyło, żeby mnie wyleczyć do fulli, to niezależnie od tego, ile miałem życia. Mogło być tak, wiesz, takie pitu, pitu, pitu. Wielkie leczenie i miałem fulli. Estusu musiałem zużyć chyba z 3, żeby tak się wyleczyć. A tak używałem tylko jednego użycia, jednego zaklęcia i elo. Miałem. Idę, boże, gdzie teraz idę? Tylko na jakiejś ognisku bym chciał tu znaleźć. Zielony pąk. Nie waż się. Dobrze. Pewnie ostrzeżenie przed ewentualnym... Naprawdę? Dobra, daję... O, bo dobra, właśnie, nie oceniamy. Czy? Jest ognisko! Dobra, to za chwilę to ocenię pozytywnie. Kurde, zajebiście. Rozpalamy i to już. Dobra, nie będę dalej szedł. Bo to może być dalsza część, w ogóle jakaś inna lokacja, to wolałbym na chwilę sobie zostawić. Bo to... Przed tobą kłamca. O, to pewnie to było coś tu, że właśnie, żeby skoczyć. Przed tobą ognicho, to chcę poprzeć. Zobaczmy tego, przed tobą kłamca. No, dokładnie, coś tu pewnie. Coś tu było, że wskazane w dół i przed tobą skrót albo coś takiego. Ktoś spadł i po prostu zginął. Bo innym gracz go wmanewrował po prostu. Kurde, aż prosiło o iluzję. No dobra, tu ewidentnie nic już nie ma. No, w miarę też to zeksplorowałem, myślę, no to co? Teraz byś się musiał w sumie wrócić chyba tak naprawdę. Pytanie, jeśli ja się chcę wrócić... iść dalej, no to jak? Powinienem jakoś sobie otworzyć przejście do tamtych drzwi, nie? No bo ognicho to w sumie sobie... Przed tobą drzwi. Mhm. Jasne. Przede mną to jest ściana, nie drzwi. Okej, tu. Też. Nie ma teraz co sprawdzać raczej. Czy to mrok? No w sumie taka nagła ciemność jest trochę... Nie powiem, że przerażająca, ale... trochę dziwna. Odległa posiadłość, tak się nazywa to ognisko. Dobra, na razie wracam do kapliczki, choć to na chwilę tylko. Jedyne, co chcę zrobić, to spalić ten fragment kości. Żeby sobie właśnie... podnieść estusy. I zobaczmy, jak teraz się zmieni ognisko. No kurde, już prawie po samą rękojeść się pali. Ja to mnie dobrze zastanawia, gdzie ten kościół zniknął, nie? Jakby był i się zmył. Tyle. Też w sumie, dobra, jak jesteśmy, zobaczmy, czy wreszcie może się ktoś odezwie
przypadku nowych tematów. Dobra, Korneksowi dałem już, dwie księgi. Zobaczmy, czy on coś powie nowego. Te mi dał pierścienie za kolejne. Zobaczmy, czy on coś mi dał. Ah, there you are. Heed my words, unkindled one. Fear the fire. The home of pyromancy, Izalith, was scorched by the very fire it created. Undoubtedly, it was a flame of chaos, tangled by a witch's hand. But who's to say that this bonfire's flame is any different? Heed my fear, Unbertu. Dobra, tego trochę lore dał. Do not be what it... Nie powiem, troszkę szkoda. Dobra, ja mam czym wzmocnić. Nie mam fragmentu Estusa, przydziałać się nieco inaczej. Dobra, Greyrat, ty może powiesz coś nowego? Oh, hello. Fine work, I say. Discovering Irithyll in the Boreal Valley, all in a day's work. If the tales are true, it is home to old moon-worshipping nobles, and should be packed with treasure. What do you think? Shall I go and see what I can find? No, by czemu nie? A fine choice. I am Greyrat the Thief. What I bring back will be worthy of that name. Dobra, czy ja chcę coś od niego kupić, zanim on stąd zniknie? Jak tak patrzę, to chyba nie. Wszystko już mam. Tarcza rycerza pontyfika? Kurde, to nie wiem, tego chyba nie mam, więc wezmę na szybki wypadek. Poza tym to będzie wszystko. I am Greyrat the... Goodbye. Do stay safe, you hear? Dobra, moment. Hello, Thandin. Goodbye. I will leave for some time. So long for now. Do stay safe, you hear? Or my efforts will have been for naught. Dobra. I teraz pytanie. Co będzie tu? Thou's forsworn the Lord's mark. There is not more to say. Farewell, our fleeting lord. Oh, fuck me! Może drugi ten... Drugi wątek, który zbudował mi się spierdolić. Thou's forsworn that there is a farewell. Najgorsze, że nie mogę tego wczytać, bo nie zrobiłem sobie zapisu, zanim zabiłem tamto. Kurde, no i co ja miałem zrobić, kurde? Było powiedziane, że żeby wątek doprowadzić do końca, to muszę ją zabić, no to... Co ja miałem w końcu tam zrobić? Odpuścić, czy iść dalej? Bo autentycznie teraz nie wiem. A teraz niestety zablokowałem sobie ostatnie zakończenie. Bo są ogólnie cztery zakończenia, z tego co wiem. Jedno takie klasyczne, czy wiecie, te dwa klasyczne. Jedno, żeby sobie pójść... Chyba, żeby sobie pójść, nie wiem. No po prostu jedno, żeby sprowadzić mrok. Drugie, żeby zjednoczyć ogień. Jeszcze raz. I jedno właśnie z Jurią i jeszcze jakieś trzecie. Czwarte. Oh, champ, do you wish to... You know, in my home of Kari, I would be without it if our terror. Ta ciągle gada to samo. Cuda ma dalej też te same. Have a pleasant journey. Nie kupujemy ich, gdyż są to cuda mroku. A takich cudów nie chcę kupować. Back again, I thought. Dobra, ten zakończ nowych nie ma. I don't mean to say goodbye. Nic nowego też nie mówi. Może. Myślę szczerze, walić to zaklęcie, bo zaklęcie to zaklęcie, no możemy to znowu później, nie, ale... No samo to, że zepsułem praktycznie wątek, który prowadził do kolejnego zakończenia, to mnie wkurza. Ja nie wiem, czy ja po prostu źle coś zrozumiałem z wpisu, czy może to nie była ta osoba, nie wiem. Przyjdzie mi to dopiero za chwilę. Z czasem przyjdzie mi to sprawdzić.
za chwilę. Dobra. To ja wracam do kościoła Jorszki. Zobaczymy, czy Andri się może stamtąd zawinęła. I będziemy już kończyli odcinek. Ja spróbuję się w miarę też ogarnąć, gdzie się mam w sumie ruszyć, żeby jakby przejść dalej. Wydaje mi się, że gdzieś tam dalej powinny być te, nie? Okej, okay, Ender już nie ma. Jezu, no i skąd ja miałem wiedzieć akurat, że to... Ale literalnie było powiedziane, że w tym samym kościele, w kącie, jest zabójca. No to był zabójca. To miałem zabić zabójcę, żeby Andri mogła przeżyć, mogła się ze mną hajtnąć, mogło być fajnie prowadzony dalej wątek. No zrobiłem to, no ale według gry zrobiłem nie to, co powinienem. No to o co kaman? Dobra, już bez takich rozkwin. Ja zobaczę sobie jakąś mapkę, jak mam się dalej przemieszczać. No my widzimy się w kolejnym materiale, w którym być może sprogresujemy dalej wątek i zawalczymy z kolejnym bossem. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls 3. Cześć!